Szanowni Państwo, na Marsz Niepodległości i Solidarności przybył prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Witamy serdecznie. Rozpoczniemy od apelu kolegów. Odczytamy nazwiska tych, którzy 30 lat temu oddali życie za wolną Polskę. Zginęli za wolną Polskę. Po wyczytaniu każdego nazwiska tych, którzy przelali swą krew, abyśmy byli wolni, odpowiedzmy, zginął za wolną Polskę. Michał Adamowicz, lat 28. Zginął za wolną Polskę. Marcin Antonowicz, lat 19. Zginął za wolną Polskę. Emil Barchański, lat 17. Zginął za wolną Polskę. Piotr Bartoszcze, lat 34. Zginął za wolną Polskę. Antoni Browarczyk, lat 20. Zginął za wolną Polskę. Wojciech Cielecki, lat 19. Zginął za wolną Polskę. Wojciech Ciślewicz, lat 29. Zginął za wolną Polskę. Józef Czekalski, lat 48. Zginął za wolną Polskę. Janina Grabowska, lat 63. Zginął za wolną Polskę. Władysław Turda, lat 43. Zginął za wolną Polskę. Roman Franc, lat 32. Zginął za wolną Polskę. Tadeusz Frąś, lat 34. Zginął za wolną Polskę. Józef Giza, lat 24. Zginął za wolną Polskę. Joachim Gmina, lat 28. Zginął za wolną Polskę. Ryszard Dzik, lat 35. Zginął za wolną Polskę. Jacek Jerz, lat 38. Zginął za wolną Polskę. Wacław Kamiński, lat 32. Zginął za wolną Polskę. Bogusław Kopczyk, lat 28. Zginął za wolną Polskę. Tadeusz Kostecki, lat 62. Zginął za wolną Polskę. Ksiądz Stanisław Kowalczyk, lat 48. Zginął za wolną Polskę. Ryszard Kowalski, lat 44. Zginął za wolną Polskę. Stanisław Królik, lat 39. Zginął za wolną Polskę. Józef Larysz, lat 41. Zginął za wolną Polskę. Grzegorz Ruks, lat 19. Zginął za wolną Polskę. Bernard Błyskawa, lat 51. Zginął za wolną Polskę. Piotr Majszak, lat 19. Zginął za wolną Polskę. Kazimierz Majewski, lat 46. Zginął za wolną Polskę. Lesław Martin, lat 37. Zginął za wolną Polskę. Kazimierz Michalczyk, lat 27. Zginął za wolną Polskę. Robert Morzejko, lat 25. Zginął za wolną Polskę. Ksiądz Stefan Niedziela, lat 75. Zginął za wolną Polskę. Andrzej Pełka, lat 20. Zginął za wolną Polskę. Bogusław Podporączyński, lat 21. Zginął za wolną Polskę. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, lat 37. Zginął za wolną Polskę. Mieczysław Koźniak, lat 26. Zginął za wolną Polskę. Grzegorz Przemyk, lat 19. Zginął za wolną Polskę. Mieczysław Radomski, lat 56. Zginął za wolną Polskę. Stanisław Rak, lat 35. Zginął za wolną Polskę. Mieczysław Rutkowski, lat 47. Zginął za wolną Polskę. Piotr Stanowski, lat 22. Zginął za wolną Polskę.
Jan Samsonowicz, lat 39. Zginął za wolną Polskę. Zbigniew Simoniuk, lat 33. Zginął za wolną Polskę. Ryszard Smagur, lat 29. Zginął za wolną Polskę. Jerzy Stawisiński, lat 22. Zginął za wolną Polskę. Jan Strzelecki, lat 69. Zginął za wolną Polskę. Ksiądz Stanisław Suchowolec, lat 31. Zginął za wolną Polskę. Zbigniew Skarłat, lat 43. Zginął za wolną Polskę. Zbigniew Tokarczyk, lat 31. Zginął za wolną Polskę. Andrzej Krajkowski, lat 32. Zginął za wolną Polskę. Zbigniew Pilk, lat 30. Zginął za wolną Polskę. Bogdan Włosik, lat 20. Zginął za wolną Polskę. Zbigniew Wołoszyn, lat 46. Zginął za wolną Polskę. Zenon Zając, lat 22. Zginął za wolną Polskę. Jerzy Zieleński, lat 53. Zginął za wolną Polskę. Jan Żukowski, lat 43. Zginął za wolną Polskę. Ksiądz Sylwester Zych, lat 39. Zginął za wolną Polskę. I wielu, wielu innych bezwiemie. Zginęli za wolną Polskę. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy i modlitwą. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi, niechże mnie duch Twój wstąpi śpiących, niech pobudzi. Niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. Podaj nam, Jezu Panie, tą Polskę objawienia. O Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków, Ty nie wiesz, czym być może, straż Polska u Twych znaków. Nie ścierpię już niewoli, ani niewolnej nędzy. Sam sięgnę lepszej doli i łeb przygniotę jędzy. Zwyciężę na tej ziemi, z tej ziemi państwo wskrzeszę. Synami Twoimi błogosław czyn i rzeszy. Nastąpi teraz ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa, jednego z ojców naszej niepodległości, ojców, jednego z ojców II Rzeczpospolitej. Pomników, przywódców Polski Niepodległej będziemy mijać wiele i wszędzie będziemy im składać hołd. Kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa składa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pasyjskie posłów Krzysztofa Ardanowskiego i Henryka Kowalczyka. Szanowni Państwo, za chwilę uformujemy nasz Marsz Niepodległości i Solidarności, który ruszy z Placu Trzech Krzyży pod Belweder, pod pomnik marszałka Piłsudskiego. Przypomnijmy, że marszałek Piłsudski powiedział, że niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze. I powiedział też, śniliśmy o wolnej Polsce, a może ten sen jeszcze trwa? Obyśmy się z niego nie obudzili zbyt późno. My nie chcemy obudzić się z tego snu zbyt późno. Tu jest!
Europę prawej kurwej bez Polski niepodległej. I że niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze. I że jak mówię pan Paweł II, wolność jest dana, ale za nami. Pan poseł Jarosław Zieliński, pan poseł Janusz Śniady. I o wywyższeniu właśnie prowadzili i prowadzą ojczyznę do skóry, a naród do upotrzenia. Sam Bóg im tego nie wybaczył. Tak pisał w testamencie Ignacy Jan Paderewski. Thank you.
13 grudnia siły komunistyczne pod wodzą generała Jaruzelskiego na obce zlecenie rozpoczęły z tą niepodległością naszego narodu, naszego społeczeństwa wojnę. I przyszliśmy tutaj po to, by o tym przypomnieć, by o tym nie zapominano. Oddaliśmy już hołd poległym, ale trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy stracili zdrowie, którzy siedzieli w więzieniach, obozach internowanych, którzy stracili pracę, którzy stracili szansę na normalne życie, którzy stracili ojczyznę, bo musieli wyjechać z Polski. Cena tego strasznego dnia była wielka, jest wielka, bo ona trwa po dziś dzień. Polska dzisiejsza byłaby inna, lepsza, silniejsza, bogatsza, gdyby nie 13 grudnia. To jest prawda i ta prawda jest wielkim oskarżeniem zarówno tych, którzy o 13 grudnia zdecydowali, go przeprowadzili, ale także i tych, którzy później, już po roku 89, nie chcieli tych czynów ukarać, tych wydarzeń pokazać do końca całej prawdy od nich. Nie chcieli wielkiego rozliczenia, którego Polska potrzebowała, bo Nowa Rzeczypospolita mogła być tylko wtedy naprawdę suwerenną i naprawdę demokratyczną, jeżeli oparłaby się o potężny fundament moralny. A nie ma tego fundamentu bez prawdy i nie ma tego fundamentu bez sprawiedliwości. I tego zabrakło. Zabrakło i braknie po dziś dzień. I to jest ciągle nasze zadanie. Nasze wielkie zadanie. Bo to nie jest prawda, że minęło 30 lat, więc jest to już nieaktualne. To ciągle jest aktualne. A jak bardzo aktualne widzimy w ostatnich tygodniach. Ten brak moralnego fundamentu wychodzi dzisiaj na jaw z całą siłą. To, że musimy dzisiaj gromadzić się także, by odnieść się do wydarzeń ostatnich tygodni, jest właśnie tego przykładem. Przykładem bolesnym, ale jednocześnie przykładem groźnym. Bo trudno sobie wyobrazić sytuację groźniejszą niż ta, która przychodzi wtedy, gdy przedstawiciele władz demokratycznego państwa zaczynają składać hołdy innym państwom. Gdy dochodzi do tego, co polska publicystyka słusznie nazwała hołdem berlińskim. Hołdem, do którego minister Sikorski nie miał żadnego prawa. Nawet w świetle... Tak, proszę państwa, hańba. Hańba. Jednocześnie nadużycie, złamanie konstytucji. Czyn, którego nie da się wyjaśnić inaczej niż tylko dążeniem do załatwiania jakichś czysto partykularnych albo osobistych interesów. Po prostu osobistych. I na to nie wolno nam się zgodzić. Na to nie wolno nam się zgodzić i cieszę się, bardzo się cieszę, że patrzę tutaj na Aleje Ujazdowskie i nie widzę końca tego pochodu. Nie widzę końca tego zgromadzenia. Polacy mówią nie. Nie!
Zdecydowaliśmy się na ten pochód. Znaliśmy tylko część prawdy. Znaliśmy sławetne wystąpienia pana ministra. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że sprawy pójdą dalej, że już tym razem nie minister, a premier, a najwyższy przedstawiciel rządu zdecyduje się na to, by polską suwerenność ograniczyć, by przynajmniej zapowiedzieć jej ograniczenie. I to ograniczenie w sprawie, która jak historia historią, jak dzieje państw, była zawsze szczególnie objęta suwerennością. Szczególnie jej właśnie dotyczyło to, co własne, co odnosi się do interesów państwa, do interesów narodu. Bo taką sprawą są kwestie budżetowe, są kwestie naszych wspólnych pieniędzy. Pieniędzy, które są nasze i tylko nasze, tylko polskie. I to jest, szanowni państwo, godzenie w nasz status, status suwerennego państwa, w naszą pozycję, w naszą godność, ale musimy także pamiętać, że w nasze interesy tylko ci najbardziej pozbawieni rozumu, żeby tego jeszcze inaczej nie określić, mogą uwierzyć w to, że inni, ci silniejsi od nas, będą o nasze interesy dbali. O nasze interesy możemy dbać tylko my sami. Tak wygląda polityka międzynarodowa. I po to potrzebujemy suwerenności. Potrzebujemy prawdziwie polskiego rządu. Rządu, który będzie naszych interesów bronił. W tych okolicznościach, które są dzisiaj w Europie i w świecie, nie są one łatwe. Ale można bronić i można było tym razem. Były ku temu przesłanki. Odrzucono je znów w imię partykularnych interesów, w imię jakichś być może całkowicie prywatnych nadziei. I na to zgodzić się nie możemy. Nie możemy, nie możemy i jeszcze raz nie możemy. I nie będziemy się zgadzać. I chcę wam tutaj przyrzec, że Prawo i Sprawiedliwość stanie na czele walki o Polskę suwerenną, o Polskę, która decyduje sama, o to, by nasz naród, by Polacy sami mogli decydować o tym, co dla nich ważne, co mniej ważne, co najważniejsze, by sami mogli budować swoją pomyślność. Stać nas na to, gdyby nie to chore państwo, gdyby nie te sojusze różnego rodzaju interesów i interesików, nasz naród znany z przedsiębiorczości parłby do przodu jak Chiny. Bylibyśmy na czele Europy, na czele świata. Dźwigamy na plecach potężny worek kamieni. Musimy go w końcu rzucić. Musimy się obudzić. Obudź się, Polska! Jarosław! Jarosław! Szanowni państwo, jest z nami, są z nami pani Joanna i Andrzej Gwiazda. Witamy serdecznie. Panie Andrzeju, prosimy o parę słów. Proszę państwa, od 30 lat wiemy, od 13 grudnia, że stan wojenny został wprowadzony łamiąc prawo, ówczesne prawo, ówczesną konstytucję PRL. Cieszymy się, że po 30 latach Sąd Najwyższy również to dostrzegł. Proszę państwa, dziwne jest, że normalnym ludziom, którzy przynajmniej raz przeczytali PRL-owską konstytucję, nie mieli wątpliwości w momencie wprowadzenia stanu wojennego. Wybitnym prawnikom zajęło to lat 30. Ale cieszymy się, że lepiej późno niż wcale. Bo to potwierdziło, proszę państwa, że przez 30 lat żyjemy w państwie bezprawia. Państwo, które
które całą swoją historię ufundowało. Trzecia RP została ufundowana na tym zasadniczym kłamstwie, na złamaniu prawa i przez 30 lat organy tego państwa wmawiały nam, że wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, w państwie bezprawia żyć się nie da. Państwo bezprawia nie może być ani niepodległe, ani suwerenne, ani przede wszystkim wolne. Camus powiedział, być wolnym to móc nie kłamać. Proszę Państwa, jesteśmy zanurzeni w morzu kłamstwa, co do drobiazgów i co do rzeczy zasadniczych. Proszę Państwa, w dalszym ciągu ci prokuratorzy i sędziowie, którzy w sposób niebywały złamali prawo, ferując wyroki na podstawie dekretu o stanie bezprawnego dekretu, dalej zasiadają na swoich funkcjach. Dalej ośmielają się nas sądzić lub oskarżać. Proszę Państwa, wydaje mi się, że czas na nową Polskę. Czas na nową Polskę, czas na Polskę, która przywróci prawo, przywróci suwerenność, a nam przywróci wolność. Marzę o tym, żeby Boże coś Polskę zaśpiewać, wolną ojczyznę pobłogosław Panie. Niestety w całym moim życiu nie miałem takiego szczęścia. Nie mogłem z czystym sumieniem tego zaśpiewać. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, są z nami bohaterowie naszej wolności. Pani Joanna i Andrzej Gwiazda, pan Zbigniew Romaszewski, pan Bogusław Niziński, kawalerowie Orderu Orła Białego. Dziękujemy za obecność. Bardzo prosimy jeszcze parę słów legendę Solidarności, pana marszałka Zbigniewa Romaszewskiego. Proszę Państwa, nie może istnieć państwo bez odpowiedzialności. Bez odpowiedzialności rządu, bez odpowiedzialności parlamentu, bez odpowiedzialności obywateli. Dlatego, żeby istniało państwo, musimy wszyscy czuć się za to państwo odpowiedzialni. Nas od samego początku oduczano jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeśli nie był odpowiedzialny generał Jaruzelski, to kogo można było w tym kraju pociągnąć do odpowiedzialności? Zwykłych złodziei nawet nie można było pociągnąć do odpowiedzialności. Proszę Państwa, żeby odbudować Polskę, musimy stać się wszyscy za nią odpowiedzialni. I to jest podstawa odrodzenia Polski. Polska jest nasza. I tą Polskę będziemy bronić jej suwerenności, będziemy bronić jej niepodległości, bo Polska jest nasza. Dziękuję bardzo. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska!